Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki na czytaniu ogólnym na miesiąc marzec 2020 roku. Dzisiaj zrobimy sobie czytanko przy pomocy tych oto talii. Talia główna, tarot Illuminati. Tak wygląda. Dopowiadać będę mniejszą wersją pozłacanego tarota. Na pewno znacie te karty. Dobrze. I dawno nieużywana przeze mnie potęga myśli. Odnajdź siłę w sobie. I na koniec, jak zwykle, jedno słowo na zakończenie od naszych aniołków, czyli tak zwane anielskie klucze. Przypomnę, jak zwykle, dla tych, co wiedzą i dla tych, co nie wiedzą, są pierwszy raz na kanale, że czytanie jest ogólne. Jest zupełnie rzeczą normalną, że może z Wami nie rezonować, to znaczy nie pasować do Waszej sytuacji osobistej. Zachęcam, żebyście sobie obliczyli swój znak ascendentalny, księżycowy lub Wenus. Pod tym filmem macie link do strony, gdzie taki kosmogram można sobie obliczyć i wtedy odsłuchać odpowiedni do tego znaku film. Zapewne dodatkowe informacje pomogą Wam znaleźć jakieś dodatkowe wątki z Waszego życia. No dobrze, kochani. Karty mam już potasowane. Za chwilę je przełożę. Przechodzimy do czytania. Mam nadzieję, że daliście już łapeczkę w górę. Zostawiony jest subik. Będzie mi bardzo miło. I co? Zaczynamy, tak? Jak napiszecie miły, kulturalny komentarz, też się nie obrażę. Dla tak zwanych zasięgów. Dobrze, kochani. Przekładam karty i już patrzymy. Energia, z jaką byczki wchodzą w miesiąc marzec bieżącego roku. Karta maga. Bardzo ładnie. Jakiś nowy początek przed Wami. Może nowa praca, może nowy związek. Albo odwaga w podjęciu jakiegoś wyzwania, rozpoczęciu jakiegoś projektu, może nauka, może działalność gospodarcza, własna firma, własny biznes. Macie możliwości, więc możecie tutaj realizować jakieś swoje plany. Co pomaga bądź przeszkadza? Karta sądu ostatecznego. Wasze działania w tym miesiącu. Lew, karta siły. No, czyli z uporem i odwagą i taką wewnętrzną determinacją coś chcecie tutaj uparcie zrealizować. Jakiś pomysł. Silna wola na pewno tych dwóch kart Wam pomoże. Co odchodzi do przeszłości? Siedem denarów. No właśnie, jakiś pomysł na biznes widzę tutaj. Możliwość zarobienia dużych pieniędzy. Jakieś inwestycje. I teraz czekacie na efekty. O czym byk będzie marzył? Co planował? Co analizował? Wieża. No wieża, czyli trudna decyzja. Na pozycji głowy, no to takie zastanowienie się. I rozwiązanie tego dylematu, ale to jest też dobry początek, uwolnienie się z jakiegoś kłopotu. Być może decyzja trudna, ale rozwiązująca jakieś tutaj problemy, tak? Coś Was nagle olśni. Albo Wy będziecie działać gwałtownie, nieprzewidywalnie i niejedną osobę ze swojego otoczenia bardzo zaskoczycie. Połowa miesiąca. As mieczy. I prawda ujrzy światło dzienne. Szczerość, prawdomówność, jakaś poważna rozmowa, rozwiązywanie konfliktów, ale odcinanie się też od jakichś osób. Mogą być też jakieś umowy tutaj do podpisania. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli jak Wy odbieracie tą sytuację. Jakie jest Wasze nastawienie? 3 denary.
No chcecie tutaj albo zbudować jakąś firmę, jest to nowa praca, może przyjęcie jakiejś oferty pracy, bądź wy jesteście zleceniodawcami, tak, jako firma, jako działalność. No ogólnie jest to stabilna, bezpieczna praca, tak? To jest też chęć zdania jakiegoś egzaminu, podniesienia swoich kwalifikacji, swoich umiejętności, tak? Bo ten magik, no to on też lubi się uczyć. On lubi zdobywać wiedzę, lubi kombinować, eksperymentować, doświadczać. Zaraz zobaczymy, o co tutaj chodzi. Ale wy jesteście nastawieni na udany biznes, na stworzenie jakiegoś projektu tutaj, tak bym powiedziała. Co z otoczenia? Znajomi, przyjaciele, rodzina? Królowa buław. No, jakaś kobieta tutaj, taka trochę cwaniara, może z otoczenia coś tutaj, albo próbuje współpracować z wami, albo no, będzie chciała tutaj jakoś też coś ugrać przy tej transakcji. A może chodzi tu właśnie o firmę, o tą przedsiębiorczość, tak? Że trzeba tutaj wykazać się pomysłem, zaangażowaniem, przedsiębiorczością. Ktoś tutaj szczerze wam albo powie, albo wy jesteście tutaj tak nastawieni na to, że. Ale raczej z otoczenia jest, więc tutaj jakaś kobieta, baron lew bądź strzelec, może tutaj no, szczerze wam coś w biznesie doradzić. Wasze obawy lub nadzieje. Dziewięć kielichów. No, wy chcecie być zadowoleni. Chcecie spełnić jakieś swoje marzenie. Jesteście dumni z tego, co osiągnęliście, tak? Dziewiątka kielichów to jest taka stabilizacja, realizacja swoich marzeń, pragnień. Luksus, harmonia, wygoda. Taka pycha, bym nawet powiedziała. I koniec miesiąca. Cztery buławy. Świetnie. Świetnie. To jest jakaś firma. Stabilna firma. To jest szczęśliwy dom, szczęśliwe małżeństwo. Wszystko, że tak powiem, ustabilizowane, tak, w waszym życiu. W tle czytania mamy trzy buławy, czyli właśnie jakieś planowanie albo swojej kariery zawodowej, albo podróży. No tutaj działacie, idziecie do przodu i nie oglądacie się za siebie. Wypatrujecie zysków, tak? Więc wydaje mi się, że niektóre byki, to jest dla was czytanie, otwierają jakiś swój własny biznes i tutaj no już wietrzą niezły interes w tym. No dobrze, kochani, to zabieramy się do czytania. Bardzo ładne czytanie. Bardzo, bardzo ładne. Jakiś projekt będzie byk realizował, taki mocno finansowy. No i tutaj, no nie mam w ogóle kielichów. Oprócz tego waszego zadowolenia i dumy z siebie, z waszych osiągnięć. Patrząc na tą kartę, to tak widzę taką postać, którą wy no widzicie. To jestem ja, co udało mi się osiągnąć. Ale jestem genialny, ale jestem naprawdę fantastyczny. Taki troszeczkę, no, dumny samochwała, ale jak naprawdę udało wam się zrealizować jakiś plan biznesowy, to dlaczego macie nie być zadowoleni ze swoich projektów i osiągnięć? No dobrze, kochani, nawet nie wiem, czy tutaj coś dopowiadać. No dopowiem może tą wieżę, bo jakieś albo trudne decyzje przed wami, albo takie radykalne działanie, nieprzewidywalne zupełnie. Będziecie tutaj, no, mocno działać. Niektóre osoby z waszego środowiska mogą się nieźle zdziwić, zszokować. Może chodzi tutaj o budynek, o firmę, bo wieża to niekoniecznie musi być, że tak powiem, jakiś taki trudny wizerunek jakiejś sytuacji. Wieża to też uczelnie, to są budynki, dom, biuro, tak, firma. Zwłaszcza jeżeli mamy tutaj czwóreczkę buław, więc być może no, trzeba coś zakończyć, zmienić być może lokalizację, żeby zbudować tutaj jakąś potężną firmę. Może to chodzi też o takie w cudzysłowie
budynek, tak? Czyli po prostu jako konstrukcja, firma stabilna, nie jakaś taka nie wiadomo co, tylko już firma, która działa, która prosperuje, znaczy coś na rynku i no ma szansę tutaj ustabilizować się i prężnie działać. Dobrze, zobaczmy tą wieżę, kochani. Wieża, wieża. Dlaczego wy tak myślicie tutaj? Albo po prostu chcecie rozwiązać jakieś swoje problemy. I to jest związane z królową denaru, więc może chodzi o remont tego lokalu bądź budynku, tak? Bądź domu, który chcecie, no tutaj, ale no właśnie. Może też chodzić o remont mieszkania, tak. Niektóre byki może myślą o remoncie mieszkania, bo na przykład przecieka dach, bo na przykład elektrykę trzeba wymienić, bo trzeba odświeżyć ściany, wymienić stolarkę okienną. To też nie jest głupi pomysł, bo królowa denarów jest dekoratorką, ona upiększa wnętrze, ona kupuje ładne meble, ozdabia ściany, wymienia dywany, tapety i żyrandole i cokolwiek jeszcze, meble, tak, cokolwiek jej tam sprawi satysfakcję. Właśnie w urządzaniu wnętrz, jest to kobieta praktyczna, ma gust, ma smak, no i ma też pieniądze, więc może to chodzić o firmę, może chodzić właśnie o remont albo firmy, albo domu, może chodzić o ogólnie o radykalne zmiany, jeżeli chodzi tutaj o sprawy zawodowo-finansowe, tak? Byk może się też zastanawiać, no tak, coś jest w ruinie, muszę to, że tak powiem, ładnie wykończyć, doprowadzić do użyteczności, ale potrzebuje na to pieniędzy. Może będzie potrzebne też wsparcie jakiejś kobiety. Ale królowa denarów to jest wasz trygon ziemi, więc myślę, że tutaj chodzi o wasz pomysł na to, żeby coś naprawić, ewentualnie podjąć jakąś trudną decyzję, czy rozpocząć tutaj coś, jakiś nowy projekt, jakiś schemat, czy nie. No zobaczmy tego maga. Mag właśnie, paź mieczy, czyli jakiś nowy pomysł, jakieś nowe wiadomości, nowa jakaś wizja twórcza. Tak mi się tutaj kojarzy. No i tylko asa mieczy. Asa mieczy i karta słońca, czyli jakaś pozytywna umowa. Dobrze, kochani, nie będę już nic tutaj dopowiadać. Powiem kilka, no dwie albo trzy wersje tego czytania. Jeżeli z Wami rezonuje, super, jeżeli nie, no to trudno, szukajcie gdzieś indziej wiadomości w znaku ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Natomiast ogólnie bardzo fajne czytanie. Jesteście w energii maga. Mag, który zaczyna jakiś projekt od początku, ma jakiś pomysł i chce, ma fundusze, ma możliwości, pasję, chęć do działania i taką wewnętrzną motywację, no i chce rozpocząć coś nowego. Jakiś nowy etap, albo właśnie w sprawach zawodowo-finansowych, raczej w sprawach zawodowo-finansowych, bo nie widzę tu zupełnie kielichów, więc nie będę naciągać tutaj na czytanie miłosne, tym bardziej, że czytania miłosne i tak Wam robię zawsze co miesiąc w osobnym filmie, dlatego tutaj raczej skupimy się teraz na pracy. I teraz tak, jeżeli byki zakładają jakąś firmę, rozpoczynają gdzieś nową pracę, raczej widzę tutaj pomysł na własną działalność gospodarczą. Jak najbardziej mają teraz pole do popisu, bo no, te karty, które tutaj są dookoła, bardzo Wam sprzyjają, więc to jest dobry moment, żeby zrealizować jakieś swoje marzenie, jakieś pragnienie i po prostu panując nad wszystkim, mieć nad wszystkim kontrolę, zrealizować tutaj swój jakiś talent na biznes, tak? Więc niektóre byki będą albo rozpoczynać nową jakąś ścieżkę zawodową, albo otwierać własną firmę, zakładać własny biznes. Wasze działania. Mamy tutaj, zaraz, jeszcze nie działania, tylko co pomaga bądź przeszkadza. Karta sądu ostatecznego, że to już jest wasza ostateczna decyzja i naprawdę myśleliście już o tym wcześniej, w przeszłości, ale teraz chcecie jakby to dopiąć na ostatni guzik. Wreszcie zrealizować i być może no to już jest Wasze takie ostateczne zaangażowanie, żeby ten projekt, który gdzieś tam w przeszłości chodził Wam po głowie, żeby to ruszyło do przodu, tak? Sąd ostateczny mówi o nieoczekiwanych, nagłych korzyściach, o poprawie w życiu, szybkiej zmiany jakiejś sytuacji, wybawienia się z kłopotów. Ale raczej właśnie ostateczne
że tak powiem, kropka nad i, tak? Decydujemy się i już nie ma odwlekania, nie ma zastanawiania się, tylko ruszamy z tematem. No i wasze działania, karta siły, tak? Karta mocy, karta zodiakalnego lwa. No naprawdę jesteście tak skupieni na tej realizacji, na tym projekcie, że po prostu zrobicie wszystko, żeby to osiągnąć. Jesteście pewni tego, co robicie. Karta maga i karta siły charakteryzują się świetną dyplomacją, świetnym planowaniem, takim schematem tego, co po kolei będziecie wykonywać, jaki ten plan działania ma być. Więc tutaj bardzo ładnie te dwie karty ze sobą się komunikują i pokazują taki obraz naprawdę konkretnej decyzji i planu działania, że byk już wie, co chce zrobić, ma na to pomysł, ma na to plan i będzie to realizował, choćby się waliło i paliło. No to jest taka chęć realizacji, silna wola i odwaga w tym, co robię, tak? Dyscyplina nad sobą i nad innymi dookoła. To jest też karma, więc być może trzeba tutaj coś zrealizować, coś odpracować w tym życiu. I akurat teraz pojawia się ku temu możliwość. No właśnie, w przeszłości 7 denarów, czyli tak jak mówię, jakiś pomysł na biznes, szansa na stworzenie czegoś kreatywnego, a co dodatkowo będzie przynosiło Wam dodatkowe duże dochody, będzie być może Waszym źródłem zarobkowania. Czekaliście na coś, może na jakieś decyzje, może na jakieś papiery, może na jakieś umowy, jakieś zezwolenia. No ale teraz myślę, że już to do Was przyszło i możecie ruszać z tematem, tak? Jakieś pieniążki, jakieś dokumenty być może już u Was są. I w tym paziu mieczy bym powiedziała, że raczej już doszły do Was i dlatego możecie ruszać z projektem, tak? Więc Wasze oczekiwania się tutaj spełniają. No właśnie, i o czym myślicie? No tak jak mówię, jeżeli otwieracie jakąś firmę i wynajęliście jakiś lokalik, to będziecie chcieli go wyremontować, tak? Natomiast jeżeli nie chodzi tutaj o firmę, tylko na przykład, no nie wiem, jakiś pomysł związany z remontem mieszkania, domu, bo też może takie coś być, że teraz macie odpowiednie fundusze na to i wiedzieliście, że już trzeba było kiedyś to zrobić, teraz ostatecznie już zmusza Was do tego sytuacja, bo mówię, albo dach przecieka, albo coś tam się dzieje z instalacją, mieszkanie bądź dom wymaga remontu, no to teraz będziecie się za to zabierać, tak? Planujecie być może nawet z żoną, czy z mężem, z partnerem stałym zainwestować w wyremontowanie mieszkania. No albo lokalu, tak, jeżeli otwieracie tutaj jakąś firmę. Natomiast jeżeli nie chodzi o remont, nie chodzi o naprawę, to jakaś właśnie ważna decyzja w związku z pomnożeniem pieniędzy, z jakimiś lokatami, inwestycjami, gdzie trzeba no, zainwestować, żeby później zarobić i ten przychód, żeby był, tak? Więc tutaj taka będzie radykalna decyzja, która być może niektórym wywali świat do góry nogami, ale no, Wy tego chcecie i widocznie tak trzeba działać. Nieprzewidywalnie będziecie działać, byki. Połowa miesiąca, świetne jakieś tutaj wiadomości do Was docierają. Karta Słońca, karta dużych finansów, więc jakieś konkretne umowy mogą być już, projekty, przyjmowanie zleceń, jakieś kontrakty, jakieś właśnie uzgodnienia. Może na razie tylko słowne, ale to wszystko też przeleje się na papier. Wielka uczciwość, szansa zarobienia dużych pieniędzy, ogólne zadowolenie, to jest też, jeżeli będziecie robić jakieś remonty, znalezienie jakiejś uczciwej firmy, która naprawdę bardzo szybko i pięknie Wam ten lokal, czy to mieszkalny, czy taki handlowy wyremontuje. Co jeszcze? No Słońce to jest dom, więc bardziej bym tutaj też w stronę domu, ale lokal oczywiście, jeżeli otwieracie, no chyba, że działalność będziecie prowadzić w domu, to jak najbardziej, może chodzi o dobudowanie czegoś, wyremontowanie jakiegoś pokoiku, gdzie będziecie na przykład, nie wiem, prowadzić sprzedaż przez internet wysyłkową, tak? No nie wiem, jakiś pomysł na biznes. I ten As Mieczy mówi o tym, że to jest fajny pomysł, że będzie jakieś tutaj porozumienie, dobre wynagrodzenia, no i takie obiektywne spojrzenie na te sprawy, zrozumienie, porozumienie, szczere, dobre rozmowy z ludźmi, będziecie dobrze odbierani i
nie będzie chyba jakiegoś sprzeciwu w otoczeniu, tak? Więc tutaj jakiś pomysł. Ten as mieczy może też mówić o pomyśle, który wypali i przyniesie Wam tutaj bardzo dużo zadowolenia, korzyści materialnych i ogólnie takiej poprawy w życiu osobistym, rodzinnym. Nadziei, że wszystko dobrze się uda, bo Słońce no to jest perspektywa zrealizowania swoich pragnień, marzeń, że wszystko dobrze się ułoży. No i właśnie Wasze nastawienie, 3 denary, czyli świetna praca, przyjmowanie zleceń bądź zlecanie komuś pracy. No tak jak wiecie, jeżeli remonty, no to musicie z jakąś ekipą się tutaj dogadać, tak? I te warunki też będą korzystne, czyli już będziecie wiedzieli, jaki termin realizacji, ile będziecie musieli za to zapłacić. Natomiast jeżeli otwieracie tutaj jakąś własną działalność, no to też już wiecie, że to jest fajna praca, uda Wam się zarobić. Być może chcecie się podszkolić też w jakimś temacie, bo mówię, ten mag, to on lubi się uczyć, on lubi doświadczać, lubi jakieś nowinki, które się pojawią gdzieś tam w świecie, zwłaszcza jakichś tutaj spraw takich właśnie zawodowych. No i szkolić się, tak? Może też potrzebujecie jakichś szkoleń, ale raczej to jest takie dogadywanie się z ludźmi, stałe umowy, projekty jakieś dojście do porozumienia, konkretne przyjęcie czyjejś oferty. Więc tutaj wierzycie, że uda Wam się wszystko zrealizować po Waszej myśli. I jakiś projekt, o którym myślicie, też jak najbardziej będzie wykonany poprzez fachowca, tak? Więc jeżeli tutaj macie jakąś ekipę remontową, to naprawdę będą to fachowcy, którzy znają się na rzeczy. Z otoczenia, no właśnie, ta królowa buław może mówić o jakiejś kobiecie, która będzie chciała Wam doradzić w działaniach Waszych, Waszego przedsiębiorstwa, tej firmy. To może być też osoba, która będzie nadzorować tutaj jakieś właśnie te prace wykończeniowe. Może być to kobieta, która, no nie wiem, ogólnie królowa Włoch to jest taka spryciula, bardzo zaradna, przedsiębiorcza kobietka. No nie wiem, czy jakiś pośrednik, czy jakaś kobieta, która będzie jakimś nadzorcą tutaj tego wszystkiego, tak? Ktoś, kto dopilnuje Waszych spraw. Może jakaś sekretarka, może jakaś osoba, która będzie taką Waszą prawą ręką i zaoferuje tutaj swoją pomoc, będzie się udzielać i prężnie razem z Wami działać, żeby ten biznes jakoś szybko rozkręcić, bo to jest osoba doświadczona. Ona ma znajomości, ona ma różne kontakty i szybko może rozwiązać jakiś problem, zadziałać w jakiejś sytuacji. Więc być może tutaj, jak macie jakąś taką osobę, baran, lew, bądź strzelec, po 40 kobitka, to ona naprawdę no, będzie Wam służyć swoją radą i pomoże Wam zrealizować te projekty. No może być to też osoba, która może będzie robić Wam jakiś projekt tutaj tego wszystkiego, tak? Też tak może być. Wasze obawy lub nadzieje? No nie, Wy macie nadzieję, że po prostu będziecie teraz żyć luksusowo. No i właśnie, to by mi też pasowało do tego remontu domu, tak? Że otaczacie się pięknem, jest Wam tak cudownie, miło, wygodnie i tak troszeczkę snobistycznie na to patrzycie. Natomiast jeżeli chodzi też o biznes, to wierzycie w to, że wreszcie się ustabilizuje Wasza sytuacja, będziecie mieć święty spokój, będziecie się czuli naprawdę fantastycznie, że Wasze finanse są w normie i teraz możecie sobie na wiele pozwolić i spełniać swoje jakieś zachcianki, przyjemności. Koniec miesiąca, 4 buławy. I teraz tak, albo stabilna, świetnie wyremontowana firma, mamy lokalik, mamy gdzie działać, albo piękny, wyremontowany dom bądź mieszkanie, może zakup domu, no właśnie, może niektóre tutaj byki planują zakup domu bądź mieszkania, no i trzeba najpierw go wyremontować, żebyście się mogli wprowadzić, też może być taka sytuacja. Ale raczej tutaj widzę stabilizację w sprawach zawodowo-finansowych, macie pracę, rodzina się cieszy, jest ogólne szczęście i takie bezpieczeństwo, stabilizacja, jeżeli chodzi tutaj o Wasze działalności. W tle czytania 3 buławy, czyli tak jak mówiłam, pozytywne oczekiwanie rezultatów swoich wcześniejszych jakichś planów na dobry biznes, na tą drogę na szczyt, żeby tutaj właśnie osiągnąć sukces. No i poszukiwanie, planowanie albo remontu, planowanie rozwoju firmy, planowanie kariery zawodowej, być może podróży, ale nie oglądacie się za siebie, patrzycie w przyszłość i wierzycie, że to, co
sobie tutaj nakreśliliście w tej swojej mapie strategicznej, szybko się zrealizuje i już widzicie owoce, dobre owoce tych swoich wcześniejszych jakichś decyzji, tak? Więc bardzo ładny miesiąc marzec dla Was, moje kochane byczki. Bardzo piękny, bym nawet powiedziała. Bądźcie wytrwali, bądźcie wierni swoim jakimś pomysłom. Nie odpuszczajcie, walczcie o swoje, bądźcie cierpliwi, powtarzam się. No i realizujcie swoje marzenia, tak? Bo to naprawdę jest dobry czas. Przy tych kartach macie szansę to naprawdę się zrealizować i być zadowoleni z efektów przede wszystkim. No dobrze, zanim jeszcze tutaj karta myśli, afirmacji, zobaczmy, jaka jest rada dla Was na ten marzec. Paść denarów. Zacznij już działać, tak? Zacznij wdrażać swoje pomysły zawodowe w życie. No i rozpocznij tą nową pracę. To jest jakiś nowy pomysł na zarobienie pieniędzy i on wypali. Bardzo ładnie. I na co macie uważać? Na króla buław. No właśnie, jakaś firma, być może konkurencyjna. No nie wiem, to może chodzi o tą królową buław, tak? No zwróćcie na to uwagę, może to być jakiś pośrednik. Kochani, jeżeli kupujecie właśnie dom albo chcecie go remontować, to uważajcie na pośredników, tak? Tych biur nieruchomości, bo oni zazwyczaj to nic prawie nie robią, a chcą takie pieniądze, że ho, 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 ho. No nie obrażając tu oczywiście, bo są uczciwe też biura nieruchomości. No ja się zetknęłam niestety z nieuczciwymi i ach, szkoda gadać, nie będę poruszać tego tematu, ale wiem coś o tym i to znam sprawę od zaplecza, że tak powiem, jak to wygląda. Nieraz później ludzie na ulicy bez mieszkania i bez pieniędzy lądują. Więc tutaj uważajcie na takich cwaniaczków, na takie firmy po prostu, wyjadacze, łapacze ludzi, którzy no, myślę, że tutaj na krzywdzie innych się dorobią, tak? Zwróćcie uwagę na to. Na jakąś właśnie firmę, która być może... No i oczywiście, jeżeli robicie remont, to też tu przypilnujcie tutaj wszelkie umowy, posprawdzajcie, tak, pilnujcie pracowników, no żeby ktoś nie próbował Was tutaj oszukać. No i nie odpuszczajcie, działajcie ogólnie, bądźcie aktywni i rozwijajcie się jak najbardziej w swojej tutaj jakiejś nowej dziedzinie. Zobaczmy teraz kartę afirmacji. Dzisiaj jest 8 luty, dlatego zobaczymy sobie kartę 8 od góry. Ósma karta z wierzchu. Bo dzisiaj 8. No dobrze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Ale fajna karta, kochani. Już Wam pokazuję. Zobaczcie. Jestem w dobrych rękach, to tylko zmiana. Widzicie? Wszelkie mosty przekraczam radośnie i bez trudu. Wszystko, co stare, zmienia się w cudowne nowe doświadczenia. Moje życie staje się coraz lepsze. No właśnie, wszystko, co stare, zmienia się w cudowne nowe doświadczenia, więc no, stawiałabym tutaj na jakieś remonciki, ale natomiast jeżeli nie chodzi o remonciki, to po prostu nowa jakaś praca, tak? Nowy jakiś pomysł na biznes, który naprawdę ustabilizuje Waszą sytuację życiową i materialną. No dobrze, kochani, jeszcze aniołek. Chodź, aniołku mój, dla byczka. Odważ się zdobywać nowe doświadczenia, ale pięknie. Proszę bardzo. No, widzisz, mój kochany byczku. Odważ się, ty masz odwagę i w tym magu, i w tym lwie. Więc odwagi Ci nie brakuje, bądź teraz cierpliwy i wytrwały w dążeniu do celu. Tego Wam życzę, kochani, z całego serducha. Uważajcie na jakiegoś barana, lwa bądź strzelca. Może to być jakaś konkurencyjna firma, albo ktoś zazdrosny, albo ktoś, kto no, niekoniecznie chce tutaj... chce sprytnie coś załatwić. Być może Waszym kosztem tutaj coś ugrać, więc uważajcie na jakieś firmy, na jakichś pośredników, zlecenio... dawców, żeby wszystko tu było uczciwie wyjaśnione przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji, tak?
Kochani, udanego miesiąca marca, dużo pozytywnych zmian, dużo wiary w to, że wszystko się uda. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie, dziękuję Wam za obecność i cóż, widzimy się na kolejnym filmie. Wszystkiego dobrego, kochani, pozdrawiam.